dobry, nazywam się Aneta Złotnik, to jest mój mąż Sławek Złotnik. Jesteśmy na naszym gospodarstwie w Mikołajkach Pomorskich, w województwie pomorskim. I my prowadzimy sobie gospodarstwo rolne o powierzchni 90 hektarów. Zajmujemy się głównie produkcją rolną, jest to rzepak i zboża. Mamy dzisiaj połowę kwietnia. I jest jeden ze szczególnych dni dzisiaj w naszym gospodarstwie, ponieważ czekamy na bardzo ważnych gości. Właśnie dzisiaj ma do nas przyjechać nasz nowy nabytek, a mianowicie przyczepa rolnicza firmy EcoPom, typ PWT-18 o pięknej ładowności 14 ton. Ale hitem jest to, że jest ona w kolorze złotym. Byliśmy nawet naraz z żoną, szukaliśmy kupić ładnej, dużej przyczepy, oglądaliśmy różne przyczepy, Black Edition EcoPomu nam się najbardziej spodobała, na żywo oglądaliśmy ją, miała uszczelki w sobie zamontowane, metalowe otwieranie, że można jak się dom buduje, czy eko palety wstawić, tak. Regipsy, różne tam deski, materiały budowlane, tak zwane big bagi, worki, czy z nawozem, czy z materiałem siewnym. Nie trzeba dźwigać tych burt nadstawek, ściągać, montować. I szukaliśmy z otwieranymi burtami, żeby było. Te portalowe otwieranie nas tak urzekło. Było dużo przyczep na bednarach, ale żadno nie miało portalowego otwierania. No i kolor, proszę i Państwa, kolor Black Edition. Black Edition to była bajka, ale... świecił się. Ale powiedz dalej, co z tym kolorem. Z tym kolorem było wszystko pięknie na bednarach. Ale pan Maciej nas zaprosił do firmy, żebyśmy zobaczyli. Do Szczecinka. Pojechaliśmy oczywiście znowu razem ze żoną. Oprowadził nas po całej fabryce, jak jest zbudowana cała przyczepa. Cały proces produkcyjny widzieliśmy na własne oczy. Wspaniałe doświadczenie. Wszystko jak jest zgięte, jak malowane, jak spawane, jak szlifowane. Wszystkie materiały nam pokazał. Oprowadził nas, pokazał nam ogumienie różnych przyczep. Pokazał nam przyczepy nowe, jak wyglądają, jak po paru latach wyglądały przyczepy stojące na placu. Tak, widzieliśmy 10-letnie i 20-letnie we wspaniałym stanie. A kolor, jak siedliśmy do zamówienia przyczepy, co było fajne, podaliśmy imię, nazwisko nasze, no i pan Maciej nam dał pomysła, czarna, to jest, trochę do tego nazwiska mi nie pasuje, mój gryzie się. Srebrna nie, złota przyczepa i koniec. I złoty metalik będzie nabudowa przyczepy, górna skrzynia, a cały dół będzie przyczepa czarna, łącznie z felgami. Czarny metalik. Tak. I mówi, będzie perełka. No to ile tam w nią nasypiesz? No 14 ton ma ładowności. Ile się będzie, się okaże na wadze. No to chyba się przekonamy dopiero żniwa tak naprawdę, jak to się wszystko sprawdza. No dokładnie. Nasypiemy z kombajnu, pierwsza pojedzie na skup. Będzie waga aktualna. No to cóż, zapraszamy w takim razie na żniwa.